Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Czego nie wiesz o The Walking Dead, gdzie odpowiadam na wasze pytania odnośnie właśnie uniwersum The Walking Dead. Pierwszy odcinek bardzo przypadł wam do gustu i wbiliście 500 łapek w górę, za co serdecznie dziękuję. Zaczynamy z drugim odcinkiem. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie The Walking Dead, to zadaj pytanie pod tym filmem, a ja postaram się na nie odpowiedzieć w następnym odcinku. Jeśli jednak nie oglądałeś pierwszego odcinka, to zapraszam do nadrobienia zaległości klikając w ikonkę i w prawym górnym rogu lub w planszę, która pojawi się pod koniec odcinka. Do kogo może należeć helikopter przelatujący nad złomowiskiem? Kogo był helikopter, który przelatywał nad miastem w pierwszym sezonie, gdy Rick jechał na koniu? Dużo osób zastanawia się, do kogo należał helikopter, który ostatnio widzieliśmy, ale także chcecie wiedzieć, kogo był helikopter z pierwszego sezonu. Niestety, nie mamy potwierdzonej informacji, kogo mogą być to helikoptery, lecz jest parę ciekawych, fanowskich teorii, które odpowiadają na to pytanie. Helikopter, który widział Rick w pierwszym sezonie, może należeć do Gwardii Narodowej, która patroluje teren w celach zwiadowczych, by dowiedzieć się, w jakim stopniu rozprzestrzeniła się zaraza. Jeżeli będziemy brali pod uwagę to, że helikopter należał do Gwardii Narodowej, to ten sam pojazd rozbił się w odcinku trzecim, sezonie trzecim. Natomiast helikopter, który widzi Rick w sezonie ósmym, lub też który widzi Negan w sezonie ósmym, należy do większej grupy, która nazywa się Wspólnotą. Grupa ta jeszcze nie została pokazana w serialu, możliwe, że jej liderka jest Georgie, która pojawiła się już w telewizyjnym show. Natomiast w komiksie grupa ta posiada 50 tysięcy mieszkańców oraz ma dostęp do rządowych pojazdów. Osada ta jest na tyle silna, że jest to możliwe, że posiadają własne helikoptery oraz pilotów, którzy patrolują zniszczoną Amerykę w poszukiwaniu nowych osad, z którymi wspólnota może nawiązać kontrakty handlowe. Co się stało z kolegami Ricka z pracy? Większość kolegów z pracy Ricka zginęło. Leon został ugryziony przez Dona lub Petty i tego możemy się dowiedzieć z gry The Walking Dead Dead Recording. Gameplay z tego możecie zobaczyć u mnie na kanale, klikając w ikonkę w prawym górnym rogu. Don natomiast został zarażony przez martwego więźnia, który przemienił się w zombiaka. Z Shade'em wiadomo, co się stało, lecz nie mamy informacji, co się stało z szefem Ricka, czyli z Lambertem Kendallem. Aktor grający tą postać twierdzi, że dzięki doświadczeniu wojskowemu oraz policyjnemu Lambert mógł odnaleźć lub stworzyć jakąś grupę ocalałych i przeżyć jakiś czas w postapokaliptycznym świecie, lecz dokładnych informacji na ten temat nie posiadamy. Czy w komiksie Otis umiera? Jeśli tak, to w jaki sposób? Otis umiera między 30 a 35 zeszycie komiksu. Po powrocie Ricka, Glenna i Michonne z Woodbury, bohaterowie zastali więzienie zaatakowane przez zombie. Otis podczas tego ataku został zeżarty przez zombie. Otis jednak nie został pochowany, ponieważ mało co z niego zostało. Kogo śmierć była twoim zdaniem najsmutniejsza w 5 sezonie i dlaczego? Kiedyś zrobiłem dwa filmiki o 5 najsmutniejszych śmierciach w serialu, jak i w komiksie, więc zapraszam do kliknięcia w ikonkę i w prawym górnym rogu, tam będzie odnośnik do filmów. Ile trwa już apokalipsa w serialu, komiksie i grze? Jest to bardzo fajne pytanie. Komiks, książka i gra od Telltale Games to jedno uniwersum i aktualnie wojna z szeptaczami w komiksie trwała do 1481 dnia apokalipsy, czyli jakieś 4 lata po końcu świata, można tak powiedzieć. Akcja w najnowszym 180 zeszycie komiksu, który wyszedł 4 czerwca 2018 roku, trwa 5 lat po rozpoczęciu apokalipsy. W grze wygląda to tak, w momencie gdy w trzecim sezonie AJ zostaje zabrany od Clementine przez grupę, jest to 1257 dzień apokalipsy, czyli jakieś 3,5 roku od początku końca świata. Jednak w trailerze 4 sezonu gry od Telltale Games AJ jest już w podobnym wieku co Clementine była w pierwszym sezonie, czyli ma jakieś 7 lat. Biorąc pod uwagę informacje z Wikipedii, czwarty sezon gry będzie dział się 9 lat po apokalipsie, czyli będzie to w przybliżeniu 3240 dzień apokalipsy. W serialu ciężej liczy się linię czasową i jako, że czas nagrania jednego sezonu to prawie 1 rok, a młodzi aktorzy szybko dorastają, biorąc pod uwagę Carla, który w pierwszym sezonie miał gdzieś około 10-12 lat, to już w 8 sezonie nasz bohater miał lat 18. Jako, że 9 sezon będzie miał przeskok 2-letni w fabule, to akcja serialu będzie działa się aż 10 lat po rozpoczęciu apokalipsy, czyli jest to gdzieś około 3500 dzień apokalipsy. I ostatnie pytanie w tym odcinku, kto zabił najwięcej postaci w komiksowym uniwersum? W
komiksowym uniwersum najwięcej postaci zabiła Andrea. Postać ta w komiksowym uniwersum ma na swoim koncie aż 40 zabójstw. Na drugim miejscu jest Rick z ilością 26 zabójstw, a na trzecim miejscu znajduje się Michonne z ilością 25 zabójstw. Lecz nie wiem, czy te informacje są dokładne. Tak więc, to by było już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli wam się spodobał materiał, możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał po więcej zombiastycznych filmów. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć i do następnego.